Witam wszystkich na moim kanale. Nazywam się Tati Niezawaja. W tym filmiku ja odpowiem na pytanie, jakie wy pisaliście do mnie w komentarzach. Ja wybrałam niektóre pytania i dzisiaj dam na nich odpowiedź. Może potem kiedyś zrobię jeszcze drugą część takiego filmiku. Dziękuję wszystkim, kto napisał te komentarze. Dziękuję też za to, że subskrybujecie mój kanał. Jest mi zawsze bardzo przyjemnie, kiedy widzę, że ta cyfra rośnie. No i cóż, przejdziemy do tematu. Pierwsze pytanie. Dlaczego wszyscy ze wschodu ubierają się i zachowują tak normalnie? Ja zapytałam, to znaczy jak? Nie zauważyłam tego. Odpowiedź była taka. Wszystkie moje koleżanki z Ukrainy, Rosji, Białorusi, pierwsze w miesiące w Polsce tylko na obcasie sukienki umalowane złoto-srebro, futra, a potem w dżinsach i swetrze. Cóż, dość ciekawe pytanie. Nigdy nad tym nie myślałam, ale teraz spróbuję dać na niego odpowiedź. Ukrainki zachowują społeczne i kulturowe tradycje w ubiorze. My jesteśmy mniej feminizowani, dlatego może to przejawia się w stylu ubioru. Lubimy po prostu ubierać się jak taka prawdziwa, tradycyjna, jeżeli można tak powiedzieć, kobieta. Czyli ubierać sukienki, jakieś obcasy, tak? Nie muszą to być jakieś 10-centymetrowe, tylko normalnie tam 4-6 centymetrów. Jakieś spodniczki, tak? Jakieś takie piękne, różne ubranie. Na przykład ja uwielbiam taki styl ubioru i nie wiem, czy to pytanie brzmiało jakby w dobrym sensie, tak? Czy trochę w takim złym. W Polsce społeczeństwo teraz staje się takie bardziej, jeżeli można tak powiedzieć, unisex. Tutaj kobiety na co dzień nie noszą sukienki, jakieś obcasy, tak, tam spodniczki. A u nas to jest normalne i kobiety nawet zakładają takie rzeczy po prostu normalnie do pracy, nie wiem, na studia, tam nawet czasami do sklepu. A także ukraińscy mężczyźni też preferują bardziej kobiet w takich ubraniach, dlatego kobiety też starają się dla swoich mężczyzn jakoś tak wyglądać bardzo kobieco. W Polsce jest odwrotnie. Dziewczyny lubią zakładać po prostu takie zwykłe ubranie, czyli jakieś tam dżinsy, nie wiem, trampki albo sneakersy, jakąś taką zwykłą koszulę, po prostu to, co jest wygodne. Dlatego może kobiety z Ukrainy jakby przebywają na co dzień, tak, w takim towarzystwie, widzą, że jak ubierają się tutaj kobiety, jaki tutaj jest styl i dlatego z czasem może po prostu chcą nie wyróżniać się, tak, i zaczynają też zakładać ubranie w takim stylu. Po prostu zaczynają nosić ubranie te, jakie są tutaj modne. Ale zauważyłam też taką jedną rzecz, że kobiety starsze w Polsce ubierają się bardzo tak kobieco, tak? Zakładają sukienki, obcasy, jakieś takie piękne torebki, widzę zawsze na nich, jakieś szaliki. I to tak, nie wiem dlaczego to tak, ale właśnie kobiety gdzieś, nie wiem, po 30, może tak, gdzieś 30, nie, gdzieś po 40, może tak. I nie wiem, od czego to zależy. Może proszę napisać mi w komentarzach, dlaczego tak i czy to tylko ja zauważyłam, czy wy też to widzicie. O złocie i srebrze. Na przykład ja lubiłam bardzo złoto wcześniej i lubię jego też zakładać i teraz. Nic się nie zmieniło. Po pierwsze, złoto wygląda pięknie, a po drugie, wyroby ze złota, oni nie psują się, tak, nie zmieniają koloru. Też nie łamią się, dlatego ja bardzo lubię właśnie nosić takie wyroby. Ja w ogóle nie kupuję akcesorii, czyli takie różne tam, takie zwykłe, tak, takie tanie akcesoria, bo uważam, że to po prostu wyrzucanie pieniążków, bo tak naprawdę założę to parę razy i już mi to nie podoba się, albo to zmieni kolor, albo coś się zepsuje. Po prostu zła jakość jest tego. A jeżeli zainwestuję i kupię jakąś rzecz ze złota, to noszę ją zawsze, noszę ją na co dzień. Niektóre właśnie wyroby takie ze złota mam już 5 lat albo nawet więcej. I nic z nimi się nie dzieje i dlatego ja lubię złoto i uważam, że lepiej jeden raz zainwestować, ale ta rzecz będzie u ciebie, można nawet powiedzieć, na zawsze.
Złoto również jest dobrą inwestycją, dlatego że złoto co rok jest droższe. I jeżeli nie będziesz lubić na przykład już swoje kulczyki, tak, albo tą bransoletkę, to sprzedaż nawet po 10 albo tam 15 latach, drożej po prostu nawet sprzedasz tą rzecz. Albo zawsze można zamienić wyrób ze złota na jakiś inny, nowy. I ja nie widzę w tym nic złego. Niektóre ludzie pisali w komentarzach, że to jest kicz, zakładanie złota. Nie wiem, ja nie widzę w tym nic złego, nic takiego dziwnego. Dla mnie to jest normalne i też widzę, że w Polsce też dużo ludzi zakłada jakby złoto i też jest dużo sklepów ze złotem. Następne pytanie. Czy podobają się Pani Polki i Polacy? Chodzi mi o wygląd, styl ubierania, sposób bycia. Tak, podoba mi się sposób ubierania się mężczyzn w Polsce. Starają się podążać za modą i zawsze dbają o swój wygląd. Również Polacy bardzo dbają o swoje fryzury, o stylizację swoich włosów i też bardzo mi się to podoba. Na Ukrainie mężczyźni nie aż tak za bardzo tym przyjmują się. To, jak kobiety ubierają się, też mi się podoba. Jak tylko przyjechałam do Polski, to myślałam, dlaczego oni ubierają się tak prosto, tak zwykle. Ale z czasem przyzwyczaiłam się do tego stylu, jaki jest tutaj w Polsce i ja już też lubię tak ubierać się. Często ubieram się tak zwykle, tak, tam jakieś dżinsy, trampki, jakiś tam t-shirt. Też tak ubieram się do pracy, ale jeżeli wychodzę gdzieś tam na miasto albo gdzieś jeszcze, no to właśnie lubię już jakąś ubrać sukienkę, no tak jak i Polki. Podoba mi się również to, że w Polsce niewielu kobiet robią sobie przedłużanie rzęs. A jeżeli robią, to jakieś normalne, a nie, nie wiem, 5D, 10D, po prostu to wygląda jak takie ogromne łopaty. Ja tego nigdy nie rozumiałam, ale u nas właśnie kobiety lubią zrobić sobie takie rzęsy i czasami, i dużo kobiet to robi. Nawet czasami przychodzisz do sklepu gdzieś i nie wiem, na przykład jak te Biedronki, i oni siedzą z takimi rzęsami i po prostu ja nie mogę nawet na to patrzeć, bo to wygląda tak nienaturalnie i jak ona klipa tymi oczyma, to widać, że jej jest tak ciężko to robić. To wygląda naprawdę tak nienaturalnie i tak trochę obrzydliwie. Następne pytanie brzmi tak. Jesteś panną, mężatką, rozwódką, masz dzieci? To są pytania osobiste. Ale skoro wystawiła siebie na widok publiczny, to zadaję takie pytanie. Pozdrawiam. Oczywiście to pytanie jest osobiste, ale było napisane w wielu komentarzach, dlatego dam teraz na niego odpowiedź. Ja nie mam dzieci, nie mam męża, nie byłam mężatką, nie byłam rozwódką. Mam nadzieję, że ten temat już będzie zamknięty i nie będziecie już o tym pisać, bo prawie pod każdym moim filmikiem jest napisane to pytanie. I nie rozumiem tak naprawdę dlaczego, bo w tych filmikach ja nie opowiadam o sobie, a tylko opowiadam o Polsce, o życiu i nie wiem dlaczego moje osobiste życie interesuje tak wielu osób. Następne pytanie brzmi tak. Polak czy Ukrainiec? Nie wiem, co pan miał na myśli, ale powiem tak, jak ja to myślę. Ja uważam, że wszyscy mężczyźni są inni i niezależnie od tego, że pochodzą albo z Ukrainy, albo z Polski, nie jest to dla mnie ważne. Może być nawet Amerykaninem. I następne pytanie. Witaj, czy masz pracę teraz i czy planujesz zostać w Polsce na dłużej? I jeśli tak, to w jakim mieście? Tak, ja mam pracę. Opowiadałam o tym w swoim filmiku o moim życiu. Także zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Tak, na ten moment ja planuję zostać się w Polsce. Ja bardzo lubię miasto Warszawa. I myślę, że kiedyś tam przeprowadzę się, będę do tego dążyć, tak, mam taki cel. Kiedy przyjeżdżam do tego miasta, to po prostu czuję się tak, jakbym musiałam
to mieszkać, że tak jakby to miasto jest dla mnie. Oczywiście to miasto jest droższe, ale tam jest więcej możliwości. I następne pytanie. Jakie są Twoje ulubione miasta w Polsce i na świecie? Nie zwiedziłam nie wiadomo ile miast na świecie. Tak naprawdę zwiedziłam to bardzo mało. Z tych, co ja zwiedziłam, to ja lubię Paryż, Amsterdam i Stambuł. W Polsce podoba mi się miasto Gdańsk, Kraków i Warszawę też bardzo lubię. Następne pytanie. Czy w przyszłości planujesz opuścić Polskę? To jest trochę trudne pytanie. Teraz ja o tym nie myślę i nie wiem, jaka sytuacja będzie w moim kraju za jakieś parę lat. Także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. A może później ja zachcę też przeprowadzić się do jakiegoś innego kraju Unii Europejskiej na przykład. No, nie wiadomo. Ale teraz ja mieszkam tutaj, bardzo lubię mieszkać w Polsce i na razie nie myślę o tym. Jak odnoszą się do Polski i Polaków Ukraińcy mieszkający na zachodniej Ukrainie? Wstyd mi to naprawdę powiedzieć, ale ja nigdy nie byłam na zachodniej Ukrainie. No niestety, planuję w najbliższym czasie tam pojechać. Chcę pojechać do Lwowa. Słyszałam i od Polaków, i od Ukraińców, że to jest bardzo ładne miasto. Oglądałam też zdjęcia, filmiki, ale nigdy niestety tam nie byłam. Dlatego nie znam ludzi, tak, jakie mieszkają tam i nie mam z nimi kontaktu. Ale na przykład ludzi z zachodniej Ukrainy, jakie mieszkają tak w Polsce, to nic złego. Nie słyszałam od nich. Oczywiście słyszałam tylko o jakichś niektórych sytuacjach, tak, na przykład, że ktoś się nie zapłacił na przykład tam pieniądze w pracy, albo coś tam się stało, albo pokłócili się tak z jakimś Polakiem, ale takiego ogólnego, tak, jakiegoś tam nastawienia złego do Polaków, albo coś takiego, to nie, nigdy nie słyszałam czegoś takiego, tylko o jakichś takich osobnych sprawach. Jakie są stereotypy o Polakach na Ukrainie, te pozytywne, jak i negatywne, jak oni nas widzą, z czym kojarzy im się Polak, Polka i Polska? To jest bardzo ciekawe pytanie i jest na niego długa odpowiedź. Dlatego ja myślę, że w najbliższym czasie nagram na ten temat filmik i będzie on taki już większy, tak odpowiedź będzie moja dłuższa niż na jakąś tam minutę. Także myślę, że tak będzie lepiej. No cóż, jedziemy dalej. Może wyjdę na ignoranta, ale co sprawiło, że pokochałaś Polskę i nasz język? Czy spotkały cię nieprzyjemności z powodu pochodzenia? Pozdrawiam, miłego dnia. Dziękuję bardzo. Ja lubię Polskę, po pierwsze, za bezpieczeństwo. Czuję się tutaj naprawdę bezpiecznie. Potem jeszcze lubię ludzi w Polsce. I też lubię komfort życia, jaki jest w Polsce. Ogólnie taka większa odpowiedź jest w moim filmiku, jaki się nazywa Za co lubię Polskę. Możecie obejrzeć i tam już jest większa odpowiedź na to pytanie. Nieprzyjemności jakichś z powodu pochodzenia u mnie nie było, chociaż słyszałam, że były takie niektóre sytuacje u niektórych Ukraińców. Na przykład jednego pobili za to, że usłyszeli, że on rozmawia w języku ukraińskim. Dzięki Bogu ze mną czegoś takiego nigdy nie było. Chociaż nie, przypominam sobie, że była taka sytuacja, ja szukałam mieszkania sobie, żeby wynająć. Dzwoniłam, słyszeli, że ja jestem z Ukrainy, to powiedzieli, nie, dziękujemy, ale my szukamy osobę z Polski. Było to dla mnie, szczerze mówiąc, bardzo tak nieprzyjemnie było to słyszeć, ale z drugiej strony to potem ja zrozumiałam, dlaczego niektórzy właśnie nie chcą wynająć mieszkania Ukraińcom, bo słyszałam takie historie, że po prostu całe to mieszkanie po tym, jak oni wyjechali, wyglądało okropnie i trzeba było robić od nowa remont tego mieszkania. Albo na przykład, że umowa była podpisana na rok, a oni wyjechali za jakieś
miesiąc, bo na przykład, nie wiem, zwolnili ich z pracy, albo tam skończyła się wiza, no nie wiem, jakie tam były powody tego. No i dlatego niektórzy Polacy właśnie, jakie mają takie już złe doświadczenie, tak, to nie chcą wynajmować mieszkanie Ukraińcom. Ale jakichś jeszcze innych sytuacji, to nie przypominam jakoś sobie. No i coś, na dzisiaj to jest wszystko. W najbliższym czasie zrobię taką drugą część tego filmiku. Dziękuję wszystkim, kto obejrzał ten filmik do końca. Dziękuję wszystkim, że piszecie te komentarze. Też proszę zostawiać komentarze pod tym filmikiem. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa!